witajcie. Zapraszam was na Top 5. Najlepszy program technologiczny z najlepszymi postami z Gizmodo.pl. Na miejscu piątym znalazła się grafika Twarze Jutra. Jest to zestawienie wielu nałożonych na siebie zdjęć, które mają oddać wygląd kobiet różnych narodowości. Ponieważ Niemki wypadły zaskakująco dobrze na tle Polek, przypuszczamy, że to jakiś przekręt. Okazuje się, że nawet Nokia potrafi zaprojektować coś funkcjonalnego i oryginalnego. Oto bąbelki. Nowa metoda na uruchamianie funkcji z poziomu zablokowanego pulpitu. Jest to też świetny sposób na wyładowanie agresji poprzez odbijanie biednych baniek. Have fun! Niestety, wspomniane bąbelki nie uratowały fińskiego producenta komórek. Nowy szef Nokii stwierdził ostatnio, że firma nie dorównuje konkurencji. N8 oraz N9 były niewypałami, a przedsiębiorstwo stanęło na skraju przepaści. Po ogłoszeniu współpracy z Microsoftem wiemy już, że jedynym wyborem był skok. W Top 5 pokazywaliśmy już filmy w zwolnionym tempie, ale pierwszy raz mamy okazję zaprezentować wam materiał nagrany Phantomem Flex. Tak wygląda świat w 2564 klatkach na sekundę. Na miejscu pierwszym najlepszy prezent na walentynki. Stanik z wbudowanym klaskaczem.